Cześć, witajcie ponownie, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. No, nie mogę walczyć, nie mogę kurde tego generała pokonać, coś tu kurde z klawiszami, nie daję sobie radę. Nie wiem, być może no teraz przy ten mikrofon mam się słuchawka, nie będzie słuchać. Ale no walę jak porąbany W i nie robi mi w ogóle przewrotów. A, D też, to zastanowieniem jakiś tam przewrót i dlatego sobie nie daję rady, już dwa razy zginęłem, no jesteśmy na tym polu mgły, walczymy, no cóż, no trzeba wyjść z powrotem, no w końcu muszę to przewrót, jak już koniec, to już koniec, albo zrobię koniec gry i co? Ale co wtedy będzie, jak będzie koniec gry, w ogóle koniec gry? Koniec Wiedźmina? Nie rozumiem tego do końca. Na czym to polega? Matko do ciebie, no zobaczcie, on już tu jest. Włócznicy! No zobaczcie, no nie działa znak. A przecież duszę. No co, duszę alt i znak nie działa. Teraz dopiero. No duszę alt. O co chodzi? Aha, bo nie mam znaków. Dobra, rozumiem, nie mam znaków. Trybusze! No trybusze to mnie zaraz tutaj rozwalą. A, ten mi się tutaj zastawia i tarczą i mogę go pogiglać tylko. Zobaczcie, w ogóle go nie naruszyłem. No tak, bo to jest tarcza, to jak go mam naruszyć? No duszę, uciekaj, przewrótka, 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 przewrótka. Idzie dobrze. Kurde, dostał. Nie wierzę. Prawą myszą miałem walić. Mocniejsze uderzenia. Bogowie, jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski grat. Ogień nieczysty. Dlaczego to robię? Jak głosi przepowiednia. I nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. Aha, aha. Proszę, teraz jako postać mnicha. Trybusze. Przeprowadź oddział do stanowiska króla. Matko, do ciebie. Dobra. Idziemy. No tak, ale tędy tu nie zejdziemy. Kurde mol. Dalej, dalej, duchy. Musimy iść tu, panowie. Tu też nie przejdziemy? Nie róbcie mi tego. Idziemy tu. Szybko. Już jesteśmy, idziemy, mgła, jest. Dobrze. Znowu Wiedźmin jest. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną, masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejsze panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie,
Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć. Aha. Glevisik. I tak to właśnie zostaniesz się... Zostaniesz spalona na stosie. Zdarzyło. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. I tak to wyglądało. Ale klatki mocno spadły, jak tamten film był na 44. Cholera. Ciekawe. 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmii. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Tak by mu wspomnienia wracały, wreszcie co? Wreszcie się obudziłeś. Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu w obozie, przyjacielu. Burdel? Aha. Dobrze. Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła. Zniknęła 3 dni temu. 3 dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. Przyszedłeś tu na dziwki? Żartujesz? Druh ledwo żywy, a ja mam się zabawiać? Przypominam ci, jesteśmy w burdelu. Ale służbowo, to się nie liczy. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivi? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto, morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo. Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Kurde, boję się. No nigdy nie wiem, w jakiej kolejności ma tutaj Detmold oszalał. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. I Henselt się zgodził? A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, a coś im tam naobiecywał i ruszył na Bergen. Bitwa pewnie już się zaczęła. O kurde, no właśnie, a ten spisek to ja miałem wyjaśnić i co? A tam mi coś pokazywało na szaro, że już piór nie sprzeda mnie. Tego zadanie niewykonane i niewykonane, kurde. Co sądzę? Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Brankfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Blackenhoffa, cały morszak. Z Kirimem Geralt walczył. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa spisku. Skąd? Zawsze twierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier do rzeczy. Ojej, podsłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, niech cię nie zmyli jej przezwisko. To piękna i... Do rzeczy. No nie wiem, z kim rozmawiała. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Szef przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. O! Jaskier. A, jeszcze jedno. Te twoje pamflety. Jeśli Detmold się dowie... Wynosimy się stąd. Natychmiast. Ty musisz się wynosić. I to szybko. Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka. Królestwa upadają. Będzie o czym pisać ballady. Siak, krew, Jaskier. Zabawa skończona, nie widzisz?
Jak Detmold się do ciebie dobierze, zaszyj się gdzieś z dala od Doliny Pontaru. No dobra. Zrobię to tylko dla ciebie. Pojadę do Oxenfurtu. Pozdrowię wspólnych znajomych. Ale gdy ta afera się skończy, znajdę cię. Tego się obawiam. Nie marudź. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Co dalej, Geralt? Znajdziesz Sile i kulobójcę. Odzyskam pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druhu. No, czyli kwestię spisku będziemy jeszcze wyjaśniać. Udaje się na spotkanie spiskosów w chacie na klifie. No tak. Dobrze, wszystko ładnie, pięknie, ale... No, kurde, szkoda, że tego generała nie zabiłem w tej bitwie duchów w poprzednim odcinku, bo to takie fajne byłoby podsumowanie, zamknięcie, a tak tutaj, kurde, teraz głupkowato tak się zaczyna. No ale trudno, no. Jak ktoś nie umie walczyć, to trudno. Dobra, ale spójrzmy sobie jeszcze tu. Właśnie. Jak to się skończyło? No właśnie. Wiedźmy na mapę. Posłuchajcie teraz, w jaki sposób Geralt dokonał niemożliwego. Jak położył kres klątwie krwi, ja pokonał Drauga, istota, która nie powinna być nigdy się pojawiać w tym świecie. Wiedźmini i pojęci wiedzą, że upiory są byłymi uwięzionymi w iluzorycznej rzeczywistości. Powsze czasy skazanami na odtwarzanie zdarzeń z przeszłości. Dobra, wiecie co, bo przecież to będzie za długo trwało. Każdy niech sobie sam przeczyta, ja spauzuję i później przewinę i znowu. Będzie, bo za długo by trwało to moje czytanie, prawda? Okej, okay, przewijamy, dalej czytamy, przełamy, pokonam sobie, po wiedźmińsku wiedzę, że bitwę przyzwyczaj. Duchy poległych. Jeszcze wymogę jako żołnierz. Do dowódcy ruszył, tak to było. Jakoś, że bitwie między upiorami żołnierzy Edyn i Kedwie. Bohaterskiego Selkirka, tak, pod znakiem krokwi. Pokona generała Voice. Kerwieńskiego generała. Pokonanie opiora zaburzyłoby scenariusz wiecznej bitwy, więc wiedźmy nie wahał się ani chwili. Bitwy brały udział czarodziejki, choć regularne wojska Kedwin zdobyły przewagi, magiczki rozpoczęły czarodziejski oszczał. No właśnie, po co to zrobiły? I później ta Sabrina i to wszystko. Jak zebrę swój, wypełnię go z bitwy aż do stanowiska króla. No tak, czyli to było. Powracające wspomnienia. Tak, kolejna wizja przyszła po walce z Draugiem, gdy Geralt stracił przytomność, więc uświadomił sobie, że wcześniej znał wszystkich królobójców, nawet uratował życie Leto zatrutemu przez Manticore. W widzeniu Geralt połączył siły z tą tajemniczą trójką, wspólnie tropili dziki Gon. No dobra, a sprzed stuleci co to jest? Aha, to są te zapiski, zabójcy królów. Aha, to jest też niewyjaśnione. Dobra, mgły już nie ma. Teoria spisku teraz. Przez te pieniądze, ta. A więc inny. Geralt pokonał Drauga, ale niemalże przypłacił zwycięstwo życiem. No, dwa razy zginąłem, no. Zależyło ono go nieprzytomnego, przeniesiono do burdelu w oborze Ciuru. Tam wiedźmin spał przez 3 dni, odzyskał siły, tam go znalazłem. Widzą przyjaciela takie pożałowanie, bo to cały czas Jaskier to pisze. Pokiereszowanego i wyczerpanego poczułem, jak ogólnie miał litość. Powiedziałem mu, że podsumuję do rozmowy śmieszącej z Ośki. Znam ją też z poprzedniego już tam odcinka. Z jednym ze śpiskowców dowiedziałem się o spotkaniu konspiratorów w chacie na klifie. Tam byłem. Nikogo nie było przedtem. Tym samym rozwiązano zagadkę zbyt trudną na wiedźmińską głowę. Dobra, i co? I teraz musimy iść tam, tak? Na ten klif. Uda się na spotkanie z spiskowców w chacie na klifie. To chodźmy. A jak tu wyglądamy? Nic nie wyglądamy. Trofeum z Drauga. Dobra, dajemy sobie na razie spokój z tym.
Aha. A ta na klifie. Gdzieś to tam kurde znaleźliśmy dojście do niej. Już raz nam się udało. Gdzieś stamtąd przyszedłem. Na pewno. Tak. Tylko stamtąd? Nie, chyba stąd, co? Stąd przyszedłem. Wtedy. Zapisuje mi, dobrze. Aha, jest chata. Okej, okay, tylko czy ja mam się bać, czy mam się skradać, nie ma pojęcia. Ale mam się udać na spotkanie. Czyli się udaje normalnie otwarcie. Musimy się za wszelką cenę pozbyć tego przeklętego maga. Gdyby to było takie proste, byłbyś już co najmniej wicekrólem. Tak, magowie nie umierają łatwo. A ty nie masz nam już nic do zaoferowania. Nie wiem, czy ja mam tam iść otwarcie? Chyba tak. Okay. 3 lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Zmieniło się! Foltest i Demavent dostali po gardle. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec temerski jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli król dowie się o naszej współpracy. Nie strasz nas, Roż. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez 3 dni jeździłem po okolicznych wsiach i miasteczkach w Kedwen. Byłem u starych znajomych, badałem nastroje, pytałem o wieści. Lud Kedwen nienawidzi Detmolda i jego zbirów. Tylko czekają, żeby ktoś mu ukręcił łeb. Ktoś idzie. Do broni. Spokojnie. Co on tu robi do ciężkiej cholery? Niech zgadnę. Obudził się i przyszedł. Tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne. Bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni. Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze? Mam małżonkę! To już nieważne. Roż, wracamy do Chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie. No, Roż, chyba będziesz miał rozmowę z Geraltem. Jak to się stało, że kierujesz spiskiem w obozie Kedwen? To długa historia. Plan opracowaliśmy z Foltestem 3 lata temu. Niedługo po tym, jak Henselt spalił Sabrinę i Detmold został doradcą. Po przegranej kampanii nastroje były raczej nieciekawe. Wykorzystaliśmy sytuację. Podkupiłem ich i ukierunkowałem politycznie. W zamian przekazywali mi informacje. Co chcieliście osiągnąć? Nie dopuścić do sojuszu z Czarnymi. Ograniczyć wpływ Detmolda na Henselta i siać ferment. Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Breitfelcie, Kirimie z Kainghorn i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę. No tak. Nie mamy czasu. To ci Roż, proszę. To już tak kurde dawno się te sprawy ciągną. Same spiski, polityka. To już z Foltestem świętej pamięci. Te sprawy Roż załatwia. Ja wiedziałem, że to jest tam szara eminencja. No to było zresztą wiadomo. I co teraz? Dlaczego się wycofałeś? No dalej idziemy. Jestem tu. O Boże. Roż, co jest z tobą? Gdzie on jest? Dawaj, dawaj. A widzisz, teraz ja pobłądziłem.
A ten Kirin powiedział, że się kurde, jeszcze się spotkałem z Geraldem, jeszcze tam. Aha, bo Gerald za dużo się dowiadywał, za dużo wiedział. A ten spisek? Kurde. Czy Detmold? No tak, od Detmolda jest to zadanie. O rany. No, nareszcie się pojawiłeś. No, noż, nikogo nie zabiłeś? Co jest z tobą? Ale się pojawili. Gdzie się wszyscy podzieli? Świecąca zioszka. Zostali poproszeni na ucztę. Skąd wiesz? Widziałem, jak przybył posłaniec od Detmolda. Co to za uczta? Podobno Detmold wykrył przywódcę jakiegoś spisku i z tej okazji... O, rany. To skurwysyn. Gdzie ta uczta? W kantynie obozowej. Ale tam teraz pusto. Wszyscy poszli na Vergen. Szybko. Ale się dzieje. Kantyna? Gdzie tam była kantyna? Aha, u góry tam. W tym dolnym obozie. Ale jak tam nikogo nie ma, jak wszyscy na Vergen poszli? No a Detmold też? No tak, Detmold z królem musi iść. O rany, z tymi otwieraniem. Nie grzeszą grzecznością. Nawet się nie pcham. I co, już będę w kantynie od razu? No, nareszcie się pojawiłeś! Pozabijam skurwysynów. Będą cierpieć, będą umierać długo i boleśnie. No dalej, gdzie jest Wiedźmin? Kurde, walczymy ze swoimi kiedyś kameratami. No tak, ale my to spisek, kurde. Ale ich tu jest. O cholera. Ten z tą kopią jest najgorszy. Dlaczego znaku nie rzucam? Dobrze, że mam to. O. No jak, z tyłu powinno być lepiej, tylko że ten z tą kopią jest kawał gnoja. Tego z kopią muszę załatwić pierwszego. Wernu, zajmij się kimś innym. Cichy, gościu. O Jezu! Kurde, znowu ten kopijnik. Ci są najgorsi. A przede wszystkim z daleka nas ruszają. A wewnątrz co? Stoi i macha sobie tam. A nikogo nie ma? Wiesz co, by się wstydził gościu. Ue, a tutaj mogę też zbierać. Ale w ogóle nic nie zbieram. Ferworze walki, kantyna. Ogłoszenia. Co tu jest? Wyznaczam za wytępienie z gnicu, bo blizu, bo... Wielki turniej. To już było. To już wszystko było. Zabiję kurwich synów. Wszystkich. O rany. O ładnie. W kantynie. Przyjęcie, a potem ich powiesił. Zami się król popiel przypomina. Mysia wieża. Bez. No, popiel tak samo. Najpierw przyjęcie, a później otruł wszystkich. Nie. Tych powiesił. Co tu się stało? Detmold zaprosił wszystkich na ucztę. Powiedział, że król jest nam wdzięczny za pomoc w wykryciu spisku, że ma dla nas pieczonego prosiaka i dwie beczki wina. Powiedział, że Vernon właśnie wrócił z misji w Kedwen i osobiście odbiera od króla nagrodę. I ja mam przy tym być.
Chłopcy poszli do kantyny, a ja do królewskiego namiotu. U króla nie było Rosza. Detmold skakał jak małpa i wrzeszczał, że wszystkich powieszą. Że to kara za flotsam i spiskowanie. Co oni ci zrobili? Wyśmiali moje prośby i błagania. I pozwolili odejść. Wasza wysokość, proszę, cofnij rozkazy. To zwykli żołnierze. Robili, co im kazano. Nie zasługują na śmierć. Błagam, panie, okaż litość. To ludzie honoru zasługują na lepszy los. Honoru? A gdzie był wasz honor, gdy... Detmold, zostaw nas. Wasza wysokość? Co dziwka może wiedzieć o honorze? Jesteś tylko małą, głupią kurewką i tak zostaniesz potraktowana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć któregoś z nich, będziesz grzeczna. No tak. Nie idźcie tam, proszę, Rosz. Król ją wziął. Detmold tylko czeka, żebyś poszedł się mścić. To się doczeka. Nie rozumiesz. Powiesili chłopców, żeby cię sprowokować. Nie było cię tu, a oni mieli bitwę do wygrania. Nie wiedzieli, kiedy wrócisz. Nie możecie tam iść. Nie pójdziemy. Pójdziemy i zabijemy każdego Kedweńczyka, który stanie nam na drodze. To samobójstwo. Chęt dożyć to. Mój kraj się rozpada. Moi przyjaciele zostali bestialsko zamordowani. Chcę krwi. Ja też. Nie masz pojęcia, jak bardzo wciąż czuję smród tej świni na całym ciele. Ale wytrzymam, bo inaczej oni zwyciężą. Jeśli rzucisz się samotnie na całą armię, popłynie twoja krew. Tylko twoja. Wezmę rację. Ochłoń, Rosz. Co proponujecie? Spróbujemy przedostać się do Wargen przez wąwozy. Znam tajne przejście do miasta. Wykorzystamy zamieszanie bitewne, znajdziemy Szile, dorwiemy królobójcę. I zabijemy tylu Kedweńczyków, ilu się da. Dasz radę, Wes? Wes zostaje. Nie chcę jej więcej narażać. Poza tym ktoś musi przedostać się na Percivala i odpłynąć w bezpieczne miejsce, tak żebyśmy mogli stąd uciec. Na statku zostało dwóch marynarzy na warcie. Będziemy na was czekać w zakolu rzeki za obozem. Ale strasznie dynamicznie jest, kurde, ta gra. Musimy pod koniec iść przez wąwozy. Kurwa, kurwa, kurwa. Bez kłamie. Co? Ręczę za nią własnym łbem. Nie wierzę, że uciekła Detmoldowi. Co sugerujesz? Nic. Najpierw zabiję Henselta, a potem Detmolda. Albo na odwrót. Co radzisz? Radziłbym ci się zamknąć. Miej oczy już otwarte, o przyjemnościach pomyślisz później. Nie mamy czasu do stracenia! Dobra, ale to w następnym odcinku, bo to jest mocno rozbudowane. Nagramy. Tak jest. Tu będzie dobre miejsce, żeby tu powrócić do tego miejsca. Rusz żyć, Wiedźminie! Zaraz. Atak na Wergen. Bitwa o Wergen trwała już dobry kilka godzin. Armia Hercenta Cywilasz szturmowała miasta, obrońcy zaciekli, odbierali ataki, nie sposób było dostać się w obrę muru przez główną bramę. Siegeral poznał sekretny tunel wiążący do środka Wergen, ale był uniknął spotkania z żołnierzami Kedwin. Nasi bohaterowie przekradali się do korytarza przez leśne wąwozy. Dobra. Teoria spisku. Tak jest, to zobaczmy, bo to jest zakończone. Proszę. Wiedźmińską głowę. Trzeba było Wiedźminę Geralt do użyć Wenona Rosza, rozmawiającego z trzema innymi szlachetnie urodzonymi spiskowcami w chacie na klifie. Wiada krajowej, którego wywiad polega na Wiedźminach. Minął szefa niebieskich pancerów także dość szybko rzedł, ale okazało się, że życie ludzi Rosza jest zagrożone. Główny spiskowiec i jego dekonspiratorów Tependy udali się do obozu Kedwen. Dobra, bo za wolno czytam. Pauzuję. No tak, to były niebieskie pasy, kurczę, to były ludzie Rosza. Ten Hensel zabił. Biedna Wys. Ja wiem, czy biedna, no ale... Można powiedzieć, nie można powiedzieć, ale zgrywały Cona. A tu co było? No mówiłem, że nie wiem, że nie. W ten sposób Geralt zdobył symbol wiary. Aha, to był symbol wiary. Tylko dlaczego te nowe zadania tak daleko tam uciekają, co? Przed stulecie to są zapiski, wspomnienia wracają, zawódcy królów. Aha, to musimy tego Leto jeszcze.
znaleźć rachunki do wyrównania. A to był Zivik, aha. Ze spiskiem. Znak rozpoznawczy, który... Poczekaj na rozwój wydarzeń. No to tu jeszcze będzie Zivika, jeszcze spotkamy. Atak na Bergen będzie. Dobra. Ale to za chwilę. Najpierw gdzie mamy przedostać się do Bergen przez leśne wąwozy i później do Bergen. Dobra. To by było na razie w tym odcinku. Trzymajcie się do miłego w takiej kurde atmosferze, w takim otoczeniu. Dobra, w tym samym miejscu się spotkamy. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 12. Na razie, trzymajcie się. Do miłego. Cześć, cześć.